Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, jestem Shadow32, to jest kolejny odcinek z Śródziemia, Cień Mordowy. I dzisiaj będziemy kontynuować zadania, wykonywać będziemy zadania z uwalnianiem niewolników. Gdyż to są chyba ostatnie zadania, jakie nam zostały na tym tutaj terenie. No i okej. No, ładnie poszło. Funny what it do. Fajnie. Ten. There are others nearby. Please help, Ranger. Fajnie, szybko udało się ich pokonać. Ale ich tam dużo? No dobra. To co, w takim razie trzeba będzie się ich pozbyć. No. Ich wszystkich tutaj jak wystraszymy, to fajnie, że te brutalne ciosy tak po prostu ich wszystkich straszą, dzięki czemu przez co stają się podatni na, wiecie, na te wszystkie łatwe do wykończenia ciosy. No i wtedy można ich łatwo załatwić. Tak jak przed chwilą to fajnie zrobiłem. No dobra, w takim razie zostało nam kolejne zadanie. Nie wiem, mam nadzieję, że może uda nam się to szybko wykonać i wtedy byśmy już poszli do misji tamtej. Ojku. Ej, czemu mi tak klatki spadło? Halo. Wow. Co się stało? Okej. Dobra. Już jest okej. Klatki mi do 20 spadły. Ale do 15. Dziwne. No ale cóż, zostało nam... Oj, co jest? Ostatnie zadanie, które jest widoczne aktualnie na mapie. Jak je wykonamy, to prawdopodobnie pojawią się nowe. Okej. Okay.
uwolnijmy ich szybko i pójdziemy dalej. Nie musimy grałga pokonać, ale że się to możemy chyba zrobić na tej drugiej mapie. Chociaż ciekawie byłoby to zrobić, jakoś spróbować teraz. Okej. I uwolnione. Okej. To się udało w takim razie. I co? I nie widzę więcej zadań żadnych, żeby się pojawiły. Spróbujmy się teleportować gdzieś tutaj. Może się odświeży mapa czy coś. I jest coś. Okej. No więc tak dzisiaj będziemy te zadania wykonywać. Jak je skończymy, to idziemy do misji głównej. You maggot! Oszty. My lads will love cutting you to pieces. Ready to meet them? Okej. Co my tu mamy? Ty mnie chyba kiedyś załatwiłeś. Dobra, możemy się dowiedzieć czegoś o nim. No i dobrze, pokonany. No niestety nie usłyszeliśmy do końca rozmowy naszego uwolnionego niewolnika. A, to coś jeszcze jest. Można się tam wybrać. No tak więc dzisiaj te zadania raczej. Bo ich jeszcze chyba sporo zostało. No jeśli to wszystko tutaj to jest połowa, to w takim razie... chwila, gdzie to było? Tu. No właśnie, gdzie tu są misje ratowania wygnańców? No właśnie, jest 8 na 24, czyli 12 musi być. 12 to będzie połowa. Skoro 12 to będzie połowa, a mamy... Okay. Dobra, widać, niewolnicy też się do walki trochę. Kurde, no co? Nie wiem, tak dziwnie jakoś czasami przycina w tych miejscach. Wow. Ale czemu aż tak? Dobra, można ich zostawić na razie. Może coś mi się uruchamia w tym.
sumie włączyłem dopiero komputer, więc może to tak też trochę. Mieć znaczenie dla tego tutaj, dla działania tej gry. No ale dobra. Dobra, skoro mamy 8, to to jest 9, to jeszcze 3 misje. Brutalnie z góry mam ich zamordować. No dobra. Spróbujemy. Zobaczymy, co my tutaj wykombinujemy. Okej. Zaczniemy od tego. No kolego, weź się jakoś pokaż. Więcej ich tu nie ma. Hey, you! We're tied up here! Please help! I jeszcze... A tu jest więcej tych niewolników, dowolnienia. Okej. A few stolen swords, and you think you can beat us? We are Uruk! You are nothing! Okej. To trochę może skomplikować sprawę. Okej. Nie ma. Jakby ich tutaj teraz załatwić w miarę szybko. Auć. Tutaj chyba coraz więcej się tu zbiera. Dobra, to może spróbujmy stąd uciec jakoś. Byśmy poszli najpierw uwolnili resztę. Get on it! Stay on your guard! Only one come by! Okay. Płynimy.
pojawia. Tu coraz więcej się pojawia. Dobra. Spróbujmy. Kurde, no teraz. Ups. You should have made sure I was dead. You can't kill me. Co ty tutaj masz? Aha, ty masz strach przed morakiem. Okej. Jeszcze dwóch muszę uwolnić. Please, find our friends. Ciebie i tamtego. Z tamtym będzie największy problem, bo tam jest cała masa tych. Okej. Spróbujemy cię załatwić w takim razie. Oż ty. Nie przesadzasz, ale trochę. Nie ma odwrotu. Będziemy tutaj uciekać. Już raz mi uciekł. Już powiedział. Przed naszym spotkaniem nic więcej nie ma. Uciekania. Okej, w takim razie tutaj następna misja. No dobra, przejdziemy się tam. Nie jest tak daleko. Zobaczymy. Tak naprawdę przechodzimy przez prawie pół mapy. Więc teoretycznie to jest dużo. No ale ta mapa tutaj nie jest zbyt duża. Co w sumie... nie trzeba traktować jako wadę. No. Thank you. Thank you, Ranger. We poisoned the slaver's grog, but he knew we'd done it. Okay. Tam na górze. Can you help my friends? Iron and your dead. To jeszcze trzy misje, więc one zostały. Czyli jeszcze jedna do odblokowania. Tak by wychodziło, jeśli faktycznie jest połowa. Chwila, mamy tu do odblokowania jakąś umiejętność, więc coś możemy. To jest ciekawe. To. Łowca karagorów. To jakąś misję głównej jakiejś. A to ciekawe. Dobra, na razie to tak zostawmy. I no można było trochę potęgi zdobyć, aby odblokować w następny szczebel. No, ale jeszcze nie mamy wszystkich umiejętności tutaj wykupionych, więc... Więc na razie się z tym nie śpieszę. Misja, to na razie olać.
to misji głównej raczej dzisiaj nie wykonamy. Jak wykonamy te wołosze, to możemy sobie pozdobywać trochę potęgi i popolować na orków, na kapitanów. Zabij 10 uruków atakami z dystansu. Okej. Nie, to chciałem. A, dobra. Ty i tak mnie nic ciekawego nie powiesz. Ja chciałem cię, kolego, przesłuchać. Znaczy się... nie, ja chciałem cię przesłuchać. Przesłuchać to cię właśnie przesłuchałem. Ja chciałem wyssać z ciebie. Jakiegoś kapitana. Mugluk. Wow. Mugluk, strażniko, klep. Okej. Okay. Dobra. Hide! You kill a whole town! Just to make one fool fall down! Stupid slime! My póki co ma się uwolnić, nie wiem. A niewolnicy są w tamtą stronę. Dobra, moglibyśmy spróbować go... Nie wiem co. Nie mamy o nim żadnych informacji. Przesuwajmy cię na szybko. I zobacz, to jesteś ty. I co my o tobie wiemy? Strach przed ogniem Karagorana. Don't even try running, because I'll track you across all of Mordor if I have to! Ouch. Whoa. No właśnie, strach przed ogniem. Auć. Dobra,
Niech wejdzie na górę. Damy go wtedy. Spróbujemy przesłuchać. Okej, udało się przesłuchać go. Tak trochę w ostatniej chwili. No okej. Gryzojad. Jest, oni mają te nazwy swoje. Dobrze. To uciekajcie. Dobra, musimy dostać się tam. Bo tutaj jest niewolnik. Help us, please! Dało się ładnie pokonać tamtego. Tam jest jeszcze. A, tu jest ten. U, a go byśmy mogli sobie załatwić jakoś fajnie. Mons jest wrażliwy na cios kończący z ukrycia. Dobra, puść się. Tutaj teraz cała armia na swojej broni. Duch nie udał się. A ja zapomniałem, muszę jeszcze z dystansu ich załatwić. Czterech. Okej. Starczy. Teraz kapitan. Kapitan i... Co i tyle. Nie, no coraz więcej ich tutaj. Ja chcę zniknąć już. Zadanie wykonane. Zbierzmy informacje sobie o jakimś zadusiciel. Ja cię chciałem po cichu załatwić. Okej, jestem z powrotem i... Dobra. Okej,
O, udało się. No i proszę. Dobra, przyspieszmy się, teleportujmy się tu. I zostało nam w takim razie... Ile? Przedostatnie chyba zadanie. Jeśli dobrze mi się wydaje. I będziemy już powoli kończyć. Dobra. Więc jeśli to będzie przedostatnie zadanie, to po tym zadaniu będzie ostatnie zadanie. A jak wykonamy ostatnie zadanie, to w następnym odcinku już pójdziemy sobie do... do misji głównej. I przejdziemy do nowej lokacji. Tak więc chodźmy na górę. Tędy. Kurde, ale tutaj wejście skomplikowane. To jest czarna brama. No dobra. Idziemy więc. Zatruj beczki z grogiem. No już mam te dwie strzały. To dobrze. No. Jedna beczka jest. Tutaj druga. Ok, dziś tutaj jest nasz cel do uwolnienia. Hello! You there! Come here! Damn you! You poisoned! Thank you, Ranger. No. I just wanted to end. Please help. Uciekaj. Już tu idą. Zatruj. I would poison that filth you drink too, but who could tell the difference? O, moja śmierć została pomieszczona, jak miło. Thank you. Dobra. Ktoś się pomścił moją śmierć, fajno. Miło mi. Dobra, jeszcze dwóch. Where do you find poison, slave? I know you're too stupid to make it yourself. Dobra. Tutaj. Okej. Thank you. No i uwalniamy ostatniego. Ładnie poszło. W miarę sprawnie. Take my advice. If you want to make these Uruk angry, tamper with their grog. No dobra. W takim razie na mapie nie widzę żadnego kolejnego niewolnika do uwolnienia, który by mi pokazał. Już jest. Jednak jest. Tak więc
chodźmy. Ciągle chyba jak tutaj się teleportujemy, to za każdym razem się pojawia w tym miejscu. Jeśli jest zadanie. Nie wiem co będzie, jak nie będzie zadania. We're free! No, chodź kolego. No wyjdź. Wyjdź. Halo. I don't care what it was. Tak jest sobie. Powstanie. Don't stop, you're ready to rise up. But they call our leaders. Can you save them? Please, Ranger. Mówisz, że mam twoich dowódców ocalić. No dobra. Niech wam będzie. Do powstania jesteście gotowi. Brzmi interesująco. Czyżby się jakaś dodatkowa misja poboczna szykowała? Fajna? Nie mam o tobie, kolego, żadnych informacji. Dobra, tak cię nie załatwię. A właśnie, zapomniałem. Tak, ja cię mogę załatwić. Dobra, i o kim ty mi możesz informacje jeszcze dać? Jakiś dzidzie, dzida. Dobrze. Tak więc to będzie raczej ostatnie już zadanie na dzisiaj. Tutaj. I zobaczymy. Wygnańcy są gotowi, by postać zawietrzała swoim urkowym nadzorcą, lecz ich dowódcy zostali schwytani. Ocal ich, aby poprowadzić coś tam. No, wiadomo o co chodzi. Okej. Okay. Dobra. To poszło jak chciałem. Dobra. Muszę już kończyć, tak więc dalej pójdziemy. W następnym odcinku wykonamy tą misję. Powstanie i nie wiem, może się jakaś misja ciekawa odblokuje. Tak, i w następnym odcinku pójdziemy do tej misji głównej, więc dziękuję wam za oglądanie, ja jestem Sharp32, zapraszam do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.